Dziś omówimy sobie cztery kluczowe rzeczy, jeżeli chodzi o ustawienie waszej gitary. Ogólny przegląd gitary, ustawienie pręta regulacyjnego, akcja strun oraz intonacja. Dobrze ustawiony instrument nie tylko brzmi lepiej, ale także wygodniej się na nim gra. Zaczynamy od ogólnego przeglądu gitary. To, na co musicie zwrócić uwagę, to wszelkiego rodzaju luźne pokrętła, luźne śruby. Gniazda, jack. Sprawdźcie także mocowanie kluczy na główce, czy nie są luźne, w razie czego wszystko to dokręćcie. Drugą niezwykle ważną rzeczą jest pręt regulacyjny. Znajduje się on wewnątrz gryfu. Dostęp do regulacji, zależnie od gitary, może być otwarty, może być schowany za jakąś osłonką, czasami znajduje się przy korpusie, ale zawsze jest. Nie bójcie się używać pręta regulacyjnego, wiele osób nie robi tego. Woli oddać gitarę do lutnika, jeżeli naprawdę, naprawdę źle czujecie się z zrobieniem tego samemu, oddajcie gitarę do lutnika. Ale nie jest to coś, co naprawdę łatwo uszkodzić. Po prostu ruszajcie odrobinę. Ruszcie o niewielki kąt i sprawdźcie. Pręd poruszamy zgodnie z diagramem. Jest to śruba do tego ze standardowym gwintem, a więc kręcąc w lewo odkręcamy ją, kręcąc w prawo Dokręcamy ją. Co to oznacza? Jeżeli poluzujemy pręd, stworzy nam się większy łuk pomiędzy podstrunnicą a strunami. I przeciwnie, jeżeli go dokręcimy, to zmniejszy nam się ten łuk, a wręcz możemy stworzyć łuk odwrotny. Idealne ustawienie gitary to z delikatnym łukiem, czyli wybrzuszeniem, tak jakby do dołu. Chcecie dać strunie oddychać. Ona musi mieć miejsce, żeby wibrować. Nie może być na równo z progami, bo po prostu będzie wam wszystko brzęczeć. Czasami bywa tak, że gitara brzęczy i nie wiecie dlaczego. Prawdopodobnie jest to kwestia samego pręta regulacyjnego. Drewno pracuje pod wpływem temperatury. Jeżeli trzymacie gitarę w pokoju, w którym często otwieracie okno lub wietrzycie, zależnie od pory roku będziecie musieli regulować pręd. Gryf może się sam wyginać w różne strony i wtedy Waszym zadaniem jest skompensować to za pomocą tego właśnie pręta. Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest dociśnięcie struny. Na pierwszym progu i na ostatnim progu. Następnie waszym małym palcem lewej ręki spróbujcie sięgnąć w okolice piątego progu i sprawdźcie odległość pomiędzy struną a progiem. Struna powinna mieć niewielki luz. Jeżeli dotyka progu, to znaczy, że musicie poluzować pręd regulacyjny. Jeżeli przestrzeń jest naprawdę duża, to znaczy, że macie to bardzo duże dolne wybrzuszenie, wtedy musicie dokręcić pręd, żeby zmniejszyć tą przestrzeń. Kolejną rzeczą jest akcja strun, i to jest Kwestia gustu. Niektórzy lubią wysoką akcję, choć jest niewiele takich osób, większość graczy preferuje jednak niską akcję. Aby wyregulować akcję strun, używamy siodełek na mostku. Za pomocą dwóch śrub, z reguły dwóch, czasami jednej, zależy od mostka, możemy regulować jego wysokość, a co za tym idzie wysokość całej struny. Idealna niska wysokość to taka, na której możecie Wygodnie zagrać każdy próg, ale jeszcze gitara nie brzęczy. Dodatkowo struny powinny być ustawione na mostku zgodnie z promieniem waszej podstrunnicy. I tutaj dochodzimy do kwestii narzędzi. Możecie użyć narzędzia lotniczego, które służy do pomiaru promienia, tak jak tutaj wam to teraz pokażę. Dobieracie narzędzie zgodne z waszym promieniem podstrunnicy. I przykładacie je przy mostku, i tutaj możecie zauważyć, czy struny dotykają tego narzędzia, czy odstają. Jeżeli któraś odstaje, musicie to dopasować w ten sposób, żeby struny podążały za krzywizną gryfu. Jeżeli nie macie takiego narzędzia, a chcecie osiągnąć ten sam efekt i możliwie jak najniższą akcję strun, możecie użyć tutaj haku, jakim jest karta bankomatowa. Bierzecie taką kartę, przykładacie ją na 12 progu, zaginacie do promienia podstrunnicy i w tym zagięciu przyklejacie tą kartę taśmą papierową do gryfu. Teraz opuszczacie strunę maksymalnie na tyle, żeby móc ją uderzyć, ale żeby nie brzęczała o tą kartę. I w ten sposób nie dość, że macie ustawiony promień podstrunnicy, to jeszcze maksymalnie niską akcję strun. I ostatnim elementem jest intonacja. Co to takiego? Jest to prawidłowe ustawienie długości skali danej struny. Właściwie długości samej struny. Robimy to poruszając całym siodełkiem na mostku, przód, tył, do tego służą te śruby. Dźwięk na 12 progu powinien odpowiadać dźwiękowi na progu zerowym, czyli na tzw. pustej, otwartej strunie. Jeżeli nie odpowiada, tak jak np. w tym przypadku, Wtedy właśnie ustawiamy intonację, czyli poruszamy tą śrubą wydłużając lub skracając strunę tak aby osiągnąć dany rezultat. Bardzo fajnie widać to na graficznym stroiku. Jeżeli widzicie, że dźwięk nie dochodzi jeszcze do dźwięku w którym powinien być, jest tak jakby przed nim, musicie poruszyć siodełko do przodu. Natomiast jeżeli dźwięk na dwunastym progu jest za dźwiękiem, który chcecie osiągnąć, musicie poruszyć siodełko do tyłu. I od cała filozofia. To jest podstawowa wiedza każdego gitarzysty i to jest maintenance, który powinniście Umieć sami przeprowadzić. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście poprawić grywalność waszego instrumentu, zachęcam Was do zobaczenia, jak wypolerować progi i poprawić grywalność gitary, jak zadbać o całą waszą podstrunnicę. Zostaw łapkę w górę, jeżeli cokolwiek z tego ci się przydało, zostaw komentarz. Dajcie propozycje filmów, które wy chcecie zobaczyć na tym kanale. Było mi bardzo miło, dzięki wielkie, trzymajcie się.